Karolina Kowalkiewicz, nie przed KSW, przed X-Cage. Cześć, witam. Witam. Rozumiem, że przyjechałaś kibicować swojemu koledze klubowemu, Damianowi Szmigielskiemu. Takie pytania zawsze jak zadaję, kto wygra, to wiadomo, one są takie bardzo stronnicze, ale kto wygra w tym pojedynku? No oczywiście, że Damian i Krzysztof, bo walczy moich dwóch kolegów dzisiaj. No tak, rzeczywiście. Jutro. Muszę nieskromnie powiedzieć, że dzisiaj w nocy mi się śniłaś. Oh yeah. Tak, a to był przyzwoity sen, także bez żadnych. Ale też słyszałem właśnie, że zdajesz prawo jazdy i też się zastanawiałem właśnie, kiedy mistrzyni KSW będzie się czymś poruszała innym niż środki komunikacji miejskiej. Jak ci idzie na tym prawo jazdy? No mam nadzieję, że zanim spadną śniegi, będę się już poruszała własnym samochodem. Skodą? Oczywiście, że Skodą, tak. Nie ma innej opcji. Który model? Nie powiem. No dobra, zazdroszczę trochę, bo pewnie Yeti. Nie. Miałeś mi załatwić sponsora na Yeti i nie ma. I co? Nie miałem czasu. Co? I sobie nowe ciuchy załatwiasz? No właśnie. Najpierw ja, później cała reszta. Ale dobra, podziałamy. Chciałem Ciebie zapytać, niedawno odbył się drugi obóz walczących kobiet w Twoim klubie rodzimym. Co się wydarzyło? Jakieś nowe nazwiska, a może te tak zwane stare nazwiska poszły do przodu? Kto jest na topie teraz, poza Karoliną? Teraz na topie jest dużo innych dziewczyn. Agnieszka Niedźwiedź robi ogromne postępy, naprawdę. Ja tą dziewczynę obserwuję od początku jej kariery, kiedy przyjechała do nas przygotowywać się przed tam jej drugą walką zawodową. To był chyba jej pierwszy trening, taki prawdziwy MMA, który robiła. No i obserwuję od jakiegoś czasu i za każdym razem, kiedy przyjeżdża do Łodzi, to naprawdę jest mega przepaść pomiędzy tym, co reprezentowała kilka miesięcy wcześniej, a teraz. Naprawdę bardzo zdolna dziewczyna, bardzo szybko się rozwija. Z Jasminką trenowałaś? Była chyba? Nie, nie była. Miała być, ale nie dojechała, nie wiem czemu. Były trzy Szwedki, dwie Czeszki, jedna Słowaczka. Ktoś cię zaskoczył poza Agnieszką? Tak, w ogóle wszystkie dziewczyny, naprawdę był bardzo wysoki poziom tego obozu, naprawdę było z kim posparować i nie było takiej mega dysproporcji w wagach. W wagowej też, no powiedzmy dwie kategorie różnicy, więc naprawdę każda dziewczyna mogła posparować z każdą i naprawdę było bardzo fajnie. Zapowiedziałaś na Twitterze, choć pewnie jakby za namową menadżera, że będziesz miała swój debiut zagraniczny, ale w tym roku jeszcze, być może, tak? Czy być może, czy na pewno? Na 99% w połowie października walczę w Stanach na Invicie. Już rozpoczęłam przygotowania, także ale to jak by znowu przełożą, to chyba będę miała jakąś walkę z ich właścicielką Invicty. Ale właśnie Paweł, menadżer, wspominał, że były też inne opcje oprócz Invicty, zagraniczne. Tak, były pewne opcje. Jakie to opcje? No, na razie nie chcę nic mówić, nie mogę o tym mówić. No i tyle. Ale to oznacza, w takim razie ten debiut w Invicty oznacza, że nie będziesz walczyła w KSW w tym roku drugi raz, a zawsze masz dwie walki w ciągu roku. Nie wiadomo, jeszcze nic nie wiem na temat KSW, kiedy bym miała walczyć, na razie skupiam się na tej najbliższej walce. A coś więcej wiadomo, mam na myśli rywalkę? Zastanawiasz się, padły, czyli nie, jest? Padło kilka nazwisk, padły dwa nazwiska. No była cała lista tych dostępnych jakby zawodniczek, no ale ale tak, no padły dwa takie nazwiska i prawdopodobnie jedna z tych zawodniczek, ale na razie nie chcę nic mówić, nie chcę nic zapeszać. Jak będzie już potwierdzona walka, to wtedy o tym pogadamy. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję, taki dzisiejszy przywywiad. A jeżeli masz ochotę jeszcze przewidywania względem walki wieczoru, Adrian Zieliński, Mirosław, zapomniałem nazwiska, ale jakbyś mogła. No oczywiście zawsze kibicuję Polakom, Zieliński wygra. Dobrze, bardzo dziękuję za szczery wywiad w takim razie. Dziękuję. Powodzenia na egzaminach.